Witam Państwa w naszym cyklu Dlaczego kandyduje, gościem się siewie TV jest dzisiaj Pan Artur Musiał. Leśnik szkółkarz, z leśnictwa Złoczew, człowiek znany nie tylko z tego z tych dokonań leśnych, ale także artysta amator, malujący, rzeźbiący i fotografujący, i także radny obecnej kadencji Rady. Gminy Sierac. Panie Arturze, kandyduje Pan z własnego komitetu wyborców, ale z poparciem partii Prawo i Sprawiedliwość. Wracamy do tego podstawowego pytania. Dlaczego pan kandyduje? To jest wyzwanie, to nie jest bycie szeregowym radnym, co prawda był pan także przewodniczącym Rady, ale na wójta. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta. Poprosili mnie o to mieszkańcy, którzy bywali na sesjach Rady Gminy, widzieli, że dbam o dobro mieszkańców, zwracałem się w interpelacjach, to co właśnie ich dobra dotyczyło, jeżeli miałem wrażenie, że uchwały nie są dla mieszkańców, zwłaszcza tam, gdzie źle się dzieje. Pozytywne, głosowałem przeciw, mówiłem o tym głośno. I mieszkańcy stwierdzili, nawet takie głosy słyszałem, że Pani Arturze, proszę startować, bo potrzebujemy dobrego gospodarza w naszej gminie. Osobę, która będzie uczciwa, będzie słuchała mieszkańców dostosowywała się z działaniami, które będą podejmowane właśnie dla dobra gminy i jej mieszkańców w pierwszym rzędzie. Jak gdyby z tych interpelacji to już jakieś zręby programu powstały wyborczego. Jaki jest ten program? Proszę powiedzieć o najistotniejszych zagadnieniach tego programu. No właśnie w, w zasadzie jako jedyny mam z kandydatów, którzy startują, mam doświadczenie i wiedzę, bo dogłębnie te materiały przeglądałem dotyczące budżetu, uchwał, które powstawały i tak jak Pan powiedział, już w głowie jakby rodził się pewien program. Szczegóły jakieś z tego programu, takie <słuch> najważniejsze? Przede wszystkim do takich najważniejszych rzeczy to należy stopniowe odłużanie gminy, bo w ostatnim okresie w przeciągu jednego, dwóch lat bardzo nie pozyskiwano przede wszystkim środków i uważam, że to jest też bardzo istotne, a zadłużano gminę przez zaciąganie kredytów to ładnie ubrano w słowa, że to uruchamianie papierów wartościowych. Więc te wszystkie inwestycje, które ostatnio powstają, to z zaciągania kredytów, które są jakby dopiero będą spłacane za, za pięć lat. Więc, tak jak powiedziałem, stopniowe odłużanie gminy, maksymalne, maksymalne pozyskiwanie środków przede wszystkim no, inwestycje bo jednak zaniedbania jeżeli o drogi oświetlenie w gminie są bardzo duże również współpraca z kołami gospodyń wiejskich jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to również o ochotnicze straże pożarne tutaj jakby należy też wspomagać Również temat pomysłu, żeby młodzież zagospodarować. Seniorzy do mnie się też zwracali, że nie ma jubileuszy, nie, nie ma żadnych programów prozdrowotnych, które o, o seniorów można byłoby zadbać. No i wiele, wiele innych takich tematów, może mniej istotnych. Ale dotyczących mieszkańców. Na przykład, co mnie drażniło, że na kolejnych sesjach były te same tematy poruszane, tak? że stoi od kilku lat zadzewiały witacz, który należy odnowić lub postawić nowy. I to temat przez sesję przez trzy lata się ciągnął. Tak? Naprawa dróg. Problemem było nie wiem, dowiezienie dwóch wywrotek kamienia, żeby, żeby ludzie. No, Mogli się po drogach bezpieczniej poruszać, nie, nie było dziur. Również współpraca zupełnie została wyłożona, jeżeli chodzi o współpracę z powiatem, tam gdzie wspólnie mamy drogi, gdzie można współpracować. Z drogami, jeżeli chodzi o drogi krajowe. No i wiele, wiele innych tematów. Bliskie są Panu sprawy kultury? Pan także pisze w kwartalniku na Sieradzkich szlakach o tym zapomniałem o tej. Pasji dziennikarskiej, ale z tej sfery kultury, czy, czy, czy ma Pan jakieś elementy w swoim programie? Tak, jak najbardziej. Dawniej plenery nawet się odbywały w gminie Sierac, więc tutaj tematów kultury nie podejmowano. Nawet z Panem Andrzejem Ruszkowskim próbowaliśmy, żeby taki powstał numer. Poświęcony gminie Sierac w nasierackich szlakach. Tak? Artykuły, żeby, żeby były. Również mam pomysł, żeby powstała taka monografia gminy Sierac z ciekawymi obiektami, z architekturą. Również mamy trzy kościoły, które. No, są, są starymi kościołami. Warto byłoby to opisać. Czyli program jest bogaty, tematów nie brakuje. Rozmawia Pan o tym z wyborcami. Tak, rozmawiam cały czas. W nie się wsłuchuję i chcę to realizować. Jeżeli Państwo zagłosują i wybiorą mnie na wójta gminy Sierac. Gościem Siewie TV był dzisiaj Pan Artur Musiał, kandydat na wójta gminy Sierac, leśnik. Y artista.